Okiem Niedźwiedzia w Radiu Kontestacja. Marek Niedźwiedź, witam Was po długiej przerwie nieobecności na antenie. Mam nadzieję, że trochę stęskniliście się za mną. Dziękuję dyrekcji radia za to, że nie wyrzuciło mnie mimo tak długiej przerwy. Przerwa ta była spowodowana, no nie wypoczynkiem czy urlopem niestety, ale ciężką pracą. Kontestacja. Zatem dzisiejszy temat. Biznes w Polsce, VC biznes w Anglii. Temat miał brzmieć życie i biznes w Polsce, VC życie i biznes w Anglii. Ale życie w Polsce to w sumie znamy, a o życiu w Anglii jest już audycja. Jest to ostatnia audycja Hugo. To znaczy ta audycja jest głównie o wadach życia w Anglii i wiele z nich faktycznie jest prawdziwa i zabawna. Niektóre z nich to stereotypy, ale większość faktycznie jest to prawda. Także ja polecam najpierw posłuchać audycji Hugo, a zaraz po niej, kiedy już Wam odejdzie ochota na wyjazd do UK, sięgnąć do mojej audycji, która chyba trochę Wam ten nastrój poprawi. No szczególnie tym, którzy chcą emigrować, żeby robić biznes. Albo przynajmniej chcą, żeby wyemigrowały ich podatki. Zatem, jak to jest z tym biznesem w Anglii? Zacznę od tego, że my Polacy mówimy o sobie, że jesteśmy przedsiębiorczy. Zwłaszcza tu Polonia na wyspach mówi, jacy to oni są przedsiębiorczy, jak to Anglicy robią źle ten biznes, jak to oni nie umieją tego czy tamtego. Natomiast to, co ja widzę, to my Polonia w ogóle nie jesteśmy przedsiębiorczy, a przynajmniej no, nie pokazaliśmy jeszcze do tej pory tego, bo na 2 miliony Polaków w Anglii biznesów, które no, są nieco większe, zatrudniają ludzi na przykład, albo są skierowane do całej populacji UK, a nie tylko do Polonii, to biznesów takich jest naprawdę niewiele. Jest nawet bardzo niewiele. Mimo, że się robi ten biznes tutaj łatwiej i przyjemniej niż w Polsce. No oczywiście biznes sam w sobie w ogóle nie jest łatwy, ale tu w UK jest łatwiejszy. Dlaczego? Trzy czynniki. Po pierwsze, ogromny rynek, ogromna konkurencja. A my, prawdziwi przedsiębiorcy, kochamy dużą konkurencję, a jeszcze bardziej kochamy duży rynek zbytu. Ja mówię poważnie z tą konkurencją. Musisz ją lubić, musisz ją kochać i dobrze jej życzyć, uczyć się od niej, a będzie Ci łatwiej. Nie będę tego wyjaśniał może teraz, bo to długi wykład byłby, ale jeśli jeszcze nie lubisz swojej konkurencji, to zacznij koniecznie. Okej, czyli po pierwsze ogromny rynek i ogromna konkurencja. Po drugie, jak mówi marketing, albo w sumie ja to wymyśliłem, już nie pamiętam, nie musisz być najlepszym w branży, żeby zarabiać, ale musisz się czymś wyróżniać. A my przez to, że jesteśmy z innego kraju, myślimy i robimy trochę inaczej, wykorzystujmy to w naszych biznesach, w tym właśnie ujęciu, robienie inaczej, niekoniecznie najlepiej. Słuchasz kontestacji. Słuchasz kontestacji. Słuchasz kontestacji. Wolnego radia, wolnych ludzi. www.kontestacja.com. I po trzecie, prawo i podatki. I tu chciałbym porównać i dać konkretne liczby, czy faktycznie w Anglii jest lepiej niż w Polsce. Porównam polską osobę fizyczną prowadzącą działalność, polską spółkę z o.o. i angielską spółkę limited, czyli odpowiednik takiej spółki z o.o. tutaj w Anglii. Zacznę zatem od mojego ulubionego tematu, nie tylko pewnie mojego, od tematu ZUS-u i emerytury. ZUS w Polsce, VC ZUS w Anglii. Emerytura w Polsce, VC emerytura w Anglii. Jak to wygląda? Słuchajcie, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Polsce, tak jak pewnie wiecie, płaci 950 zł ZUS-u miesięcznie. Około obecnie płaci tego ZUS-u. Spółka z o.o., jednoosobowa spółka z o.o., z tego co wiem, również płaci 950 zł ZUS-u miesięcznie. Matko Boska, to jest jakieś 200 funtów. 200 funtów miesięcznie, gdybym odkładał na moją prywatną emeryturę, to pewnie w Polsce byłbym milionerem w wieku tych 60 paru lat. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o spółkę limited? Ta składka na dobrą sprawę może wynieść nawet zero. Oczywiście, jeżeli chcesz się zatrudnić w swojej spółce jako dyrektor, bo nie ma tego, takiego obowiązku, natomiast no jeżeli chcesz jednak otrzymać tą angielską emeryturę, to ciągle Twoja składka może wynosić zero, jako że kwota wolna od podatku to jest około 8 tysięcy funtów, więc jakieś 40 tysięcy złotych rocznie. Więc jeżeli zarobisz do tej kwoty, tak naprawdę nie płacisz żadnych składek ZUS-u za pracownika i Ty jako pracownik również nie płacisz tych składek. Pytanie tylko, czy my chcemy odkładać na tę emeryturę?
czy my chcemy zatrudniać się jako dyrektorzy w tych spółkach. Ja twierdzę, że emerytura to w ogóle już powinna chyba przejść gdzieś do sfery pewnie humorystycznej, bo nie sądzę, że za 30 lat będą w ogóle emerytury. No polski system pewnie szybciej się załamie, bo Anglia jest bogatszym krajem, ale z tego co słyszałem, w Polsce na przykład w tym roku chyba mają pożyczyć dwa razy więcej, ZUS ma pożyczyć dwa razy więcej w bankach komercyjnych na to, żeby wypłacić emerytury. Także prawdopodobnie ten system załamie się jeszcze wcześniej niż myślimy. Jaka emerytura? Z tego co się mówi, chociaż to tak jak mówię, to są liczby na dzień dzisiejszy i nie sądzę, żeby to było możliwe. W Polsce emerytura jest to około 600-800 zł miesięcznie, no bo te 950 zł miesięcznie składek na ZUS to jest najniższa tak naprawdę składka emerytalna w tym zawarta, więc 600-800 zł miesięcznie na emeryturze możesz mieć. Jak to wygląda w Anglii? Ano w Anglii jest to około, jeżeli chodzi o złotówki, jest to 2300 zł na miesiąc. Dlatego, że ta emerytura, taka ta pełna emerytura podstawowa wynosi około 107 funtów tygodniowo, więc przeliczyłem to razy 52 tygodnie, podzielić przez 12 miesięcy. Daje to jakieś 2300 zł miesięcznie przy funcie za 5 zł. Natomiast ja obliczyłem swoją emeryturę, jest takie narzędzie, to po 3 latach w Anglii mogę się spodziewać na dzień dzisiejszy emerytury w wysokości 540 zł miesięcznie. Po 3 latach. Ale tak jak mówiłem, nie wierzę w emerytury. Ani w polskie, ani w angielskie. Dobrze, jeżeli chodzi o VAT. Jeżeli nie chcesz być podatnikiem VAT, to próg, gdzie na ten VAT trzeba wejść obowiązkowo, w Polsce wynosi 150 tysięcy zł. W Anglii na dzień dzisiejszy jest to 77 tysięcy funtów, czyli przy kursie za 5 zł jest to około 385 tysięcy zł. Taki dochód 385 tysięcy zł możesz zrobić i ciągle nie masz obowiązku rejestracji siebie jako podatnika VAT. Dobrze, co jeżeli chodzi o odpowiedzialność majątkową i kapitał zakładowy? Ano, tak jak wiemy, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie ma obowiązku wnoszenia żadnego kapitału zakładowego, natomiast odpowiada, gdyby coś poszło nie tak, odpowiada ona majątkiem swoim, całym, prywatnym i firmy. Natomiast spółka z o.o., kapitał zakładowy jest deklarowany minimum 5 tysięcy zł. I takim kapitałem zakładowym praktycznie odpowiadasz, gdyby spółka była niewypłacalna na przykład. Czyli minimum 5 tysięcy zł. Dlaczego minimum? Dlatego, że w pewnych warunkach komornik może nawet wejść na Twój prywatny majątek. No ale to już jest temat na inną audycję być może. Jak to wychodzi, jeżeli chodzi o spółkę Limited? Kapitał zakładowy może zadeklarować 1 funt, czyli powiedzmy 5 zł. 100 akcji w sumie 1 funt i takim też kapitałem odpowiadasz przed wierzycielami, jeżeli coś pójdzie nie tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o prowadzenie księgowości, to pewnie myślicie, że no dobra, ładnie to wygląda, wysoki próg, jeżeli chodzi o VAT, nie ma ZUS-u, albo jest, ale bardzo minimalny, wyższa emerytura, więc pewnie i ta księgowość jest dużo, dużo wyższa. Niestety zmartwię Cię tutaj, bo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Polsce średnio, myślę, że zapłaci około 200 zł miesięcznie za prowadzenie księgowości. I co miesiąc jest sporo papierów do zrobienia. Z tego co ja pamiętam, a zatrudniałem pracowników, no to samych papierów do ZUS-u, no była masa i tak dalej, i tak dalej. Spółka z o.o., minimalna chyba księgowość dla spółki z o.o. kosztuje około 500 zł miesięcznie, minimalnie, a średnia jest to taka 1000, myślę, na miesiąc. Jeżeli chodzi o spółkę Limited, to tutaj praktycznie, jeżeli nie jesteś na VAT-cie i nie zatrudniasz pracowników, nie ma miesięcznej obsługi. Tutaj spotykamy się z księgowym tak naprawdę na koniec roku i kosztuje to około, oczywiście tutaj to wszystko zależy od ilości faktur, od ilości zdarzeń i tak dalej, od firmy, która Ciebie obsługuje. Ja tutaj mówię na podstawie średniej, jest to około, myślę, 500 funtów rocznie, czyli 2,5 tysiąca zł rocznie przy takich niewielkich firmach. Więc podsumowując, jakby księgowość plus opłaty na ZUS w Polsce, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jest to prawie 14 tysięcy zł na rok. Spółka z o.o. jest to minimalnie 17,5 tysiąca
zł na rok, spółka Limited w Anglii 2,5 tysiąca zł na rok. Czyli tak jak widzicie, jest no duża oszczędność. Czy ty jako mieszkaniec Polski, rezydent Polski, możesz prowadzić działalność gospodarczą w Anglii jako spółka Limited? Odpowiedź brzmi tak, ale pod pewnymi warunkami. Nie będę teraz o tym więcej mówił. Powiem jeszcze tyle, że rejestracja spółki Limited trwa kilka, no czasami, jeżeli jest duży śnieg, tak jak było to ostatnio, zabawna sytuacja. Mój kolega księgowy, który pomaga mi w mojej firmie, zadzwonił, powiedział, że są opóźnienia w rejestracji spółek w angielskim urzędzie rejestrowym, ponieważ spadł śnieg. Więc no trochę takie zabawne sytuacje. Tak czy inaczej, rejestracja spółki Limited jest to od kilku do kilkunastu godzin roboczych. Jeżeli chodzi o spółkę ZO, no pewnie jest to kilka tygodni. Czasami ja rejestrowałem spółkę w 2006 roku, to bodajże trwało to prawie 3 miesiące. Spółka Limited, rejestracja kosztuje bardzo niedużo. Na przykład moja firma księgowa robi to za 37 funtów, natomiast w Polsce spółka ZO jest to koszt rzędu kilku tysięcy złotych. Te moje wyliczenia są oczywiście dla niedużych działalności gospodarczych. Czyli podsumowując jeszcze raz, prowadzenie działalności gospodarczej w Anglii jest dużo tańsze niż w Polsce, natomiast są dużo większe możliwości. Bo tak jak wspominałem na początku, bardzo duży rynek zbytu, duża konkurencja, dużo różnych narzędzi, które pomagają prowadzić biznes w Anglii, możliwość ubezpieczenia biznesu praktycznie od wszystkiego za bardzo niewielkie pieniądze, jasność i przejrzystość przepisów, które nie zmieniają się praktycznie od wielu lat, łatwość jeżeli chodzi o zatrudnianie i zwalnianie pracowników, łatwość płacenia podatków i co jeszcze, tutaj w sumie nie wiem czy to jest plus czy minus, nie mamy styczności z przemiłymi urzędnikami ZUS-u czy też Urzędu Skarbowego, dlatego że tutaj praktycznie załatwiasz sprawy albo online, albo przez telefon. A praktycznie takie sprawy, które musisz zadzwonić, czy też załatwić w urzędzie skarbowym, zdarzają się bardzo sporadycznie, a praktycznie w ogóle się nie zdarzają. Więc ocencie sami, czy chcecie robić biznes w Polsce, czy w Anglii. Tak czy inaczej zachęcam Was, żeby ten biznes jednak robić, żeby pracować dla siebie, żeby przynajmniej zacząć o nim myśleć w perspektywie 2-3 lat, no, mieć go na uwadze, planować już dzisiaj. I cóż, ja zapraszam Was na następną audycję. Zobowiązuję się, że już nie będę robił tak długich przerw. Będzie to już regularna audycja. Mówił do Was Marek Niedźwiedź w audycji Okiem Niedźwiedzia, Radio Kontestacja. Do usłyszenia, cześć.